Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pierwszej części gry Gothic. Kontynuujemy oczywiście eksplorację Świątyni Śniącego i weszliśmy ogólnie do jakiegoś tunelu. Tunelu, w którym są, widzę, już pełzacze, które zaraz sobie zabijemy. Świątynne pełzacze nadal tu są, widzę. Dobra, dajemy radę sobie na spokojnie z nimi. Czasem te hity nie wchodzą, ale to nic. Tu widzę jakieś itemki, zaraz sobie je zbierzemy. Tylko weźmy tam może pochodnie, bo tam bez pochodni będzie troszkę za ciemno, żeby co tam cokolwiek zobaczyć w sumie. O, jajo pełzacza jest nawet. Drugie. Jest jakiś topór, pięść barbarzyńcy. Zaraz sobie go zobaczymy. Są nawet jakieś napoje. Dobra, i to chyba w sumie wszystko, czy nie? Raczej wszystko. Dobra, możemy iść sobie teraz w drugą stronę jakby. Ale zobaczmy ten topór. Pięść barbarzyńcy, 98 obrażeń. No to ładnie. Już widać, że coraz lepsze jeszcze nawet bronie się jakieś pokazują, no i fajnie, no, że lepsze, ale nie fajnie, że to jest dwuręka, no bo dwuręki nie jestem nauczony, no i bym chciał jeszcze się ogólnie jej nauczyć, bo naprawdę już tak odbiegliśmy, o, jest jakiś dziennik, tak już odbiegliśmy naszym jakby jednoręcznym mieczem od tych wszystkich broni, które zdobywamy. Dobra, jest jakaś skrzynia, że pasowałoby się nauczyć tej dwuręki, pochodnie, bełty, jakaś mikstura many, amulet do czyszczenia na magię i na ogień, fajnie. Uzdrowienie lek, no i 500 prawej bryłek rudy, fajnie w sumie. Tylko jeszcze oby te bryłki rudy mi się przydały do czegokolwiek. Dobrze by było. No i chyba to wszystko w tym tunelu. W sumie nawet raczej takiego dużego eksplorowania tutaj w nim nie było. Tak więc na spokojnie sobie to zrobiliśmy. Dostaliśmy tam jakiś dziennik, ale dziennik sobie przeczytamy może przy wszystkich księgach, tych co mam tam do czytania, bo z tej biblioteki ogólnie te wszystkie księgi praktycznie żadnej nie ruszałem, tak więc no zrobimy sobie tak, że w którymś tam odcinku po prostu sobie je przeczytałem wszystkie, fajnie, żeby było. No jak ktoś nie będzie czytał, chciał słuchać tego mojego czytania, no to sobie tam nie będzie oglądał tego odcinka, czy tam przewinie i zobaczymy jak to wyjdzie po prostu, nie? No i tutaj mamy jakieś przejście. Zobaczmy sobie co tutaj się znajduje. Widzę jakiegoś orka już tam. Ale zastanawia mnie to, bo... Dobra, orka to raczej na mieczek sobie weźmy, bo... Kuszą to aż tak fajnie nie idzie z nim. I powiem wam, że było tam właśnie jakieś też przejście z powrotem. A nie, tutaj nie przejdziemy, bo tu są te kolce. I chyba to jest taka jakby, nie wiem, pułapka powiedzmy, której jakby nie możemy dezaktywować, bo musimy jakby tutaj sobie przejść tą drogą. Tak mi się wydaje. To po prostu sobie wrócimy. W tamtą stronę raczej chyba już nie będziemy musieli iść, bo tam już raczej byliśmy. Ale w sumie upewnię się. Ale w sumie się upewnię. Dobra, tak, raczej tam byliśmy. Pamiętam, tutaj raczej chyba raczej wracaliśmy. Nawet z tą mikturą szybkości. No i wracamy sobie tutaj w tą stronę, bo tam jeszcze było jedno takie przejście, które chciałbym zobaczyć, a oczywiście nie możemy niczego jakby ominąć. Wypijmy... Co te mikstury są właśnie? Błyskawicznego uzdrowienia. Na czym to polega? No to ładne błyskawiczne uzdrowienie. No to ładne, dobra, wypijmy te setki. Myślałem, że to jakoś inaczej będzie wyglądało, ale no... Ładnie, ładnie. Dwóch orków jeszcze tutaj zostało. Myślałem, że ja tu wszystkie już wybiłem, ale no dziwne. O, jest level kolejny. 30 poziom, 81 punktów nauki. No nieźle, mamy do wykorzystania. No i to są właśnie te kolce. No i właśnie one się już aktywują, tak jak podchodzimy i raczej nie wiem, czy w jakikolwiek sposób możemy je usunąć, dezaktywować powiedzmy. No i właśnie zainteresowało mnie przejście tutaj po prawo zaraz, tylko sobie tego orka zabijemy. No z lewej to my przeszliśmy chyba. Chyba raczej na pewno. I chcemy sobie w tą stronę właśnie jeszcze iść. Wypijmy tą miksturkę. 100 mikstur mamy nawet tych 70, fajnie w sumie. Zapiszmy sobie na save'ie którymś. No i lecimy. Lecimy dalej. Jest ork, jest ten fanatyczny strażnik, którego będę znowu musiał raczej kuszą zabijać, bo z miecza praktycznie hity na niego nie wchodzą. Co jest kurde złe, bo denerwuje mnie to i ogólnie kusza mu też zadaje tylko wtedy obrażenia, kiedy wchodzi kryt. Co prawda 40% mamy na kryta, ale to nie jest też takie piękne. I może kurde byśmy to zrobili tak, żeby...
tutaj nie wejdziemy wyżej? Nie, no chciałbym go zabić, no musimy go zabić, bo to jest expik dodatkowy właśnie. I musimy to robić tak, żeby musimy troszkę przed nim uciekać, no bo jednak ma to jakieś tam hity. A my zanim go tą kuszą tak ubijemy, w sumie może wejdźmy tutaj, da się? Nie da się. Szkoda. Gdzie on jest? O, tam jest drugi. A on się uleczył, naprawdę? No musimy go na raz zabić. Nie wiem jak, ale... Nie wiem jak, ale musimy go na raz zabić, bo on jak ucieknie, to zaraz będzie się leczył. Tam jeszcze jest drugi, to z drugim będziemy, kurde, też musieli powalczyć. On się tutaj trochę buguje. Gdzie ty poszedłeś? Chodź tu. Tu jestem. No tak, tego nie zrobimy, no bo jak on podejdzie, no to... Dawaj, dawaj, dawaj. Nawet nie próbuj się leczyć. No i patrzcie, te hity. Kurde, czemu to nie wchodzi? Nie, no muszę mieć naprawdę tą dwurękę. Muszę mieć, no bo bez tego to... Nie dajemy sobie rady z takimi jakimiś strażnikami śmiesznymi. No bo jeszcze nas zaraz zabije, no to by było dopiero. Dobra, wypijmy sobie szybko to. Chodź tu, dawaj, dawaj, dobrze, że nie pił mikstury żadnej. Dobra, nie, i tak nie zdążymy. Oni ogólnie się tutaj, zauważyłem, bardzo bugują. Stawają szybko, no i patrzcie, już stoi. No już biegnie do nas i... Uda nam się? Nie, nie uda nam się. Męczyć się z takimi strażnikami, naprawdę. Chodź tu, chodź tu. Nawet nie masz się leczyć. No wejdź ten kryt, naprawdę. Jeszcze dwa. Dobra, ja się może uleczę w razie czego. Bo jeszcze tutaj w jakiś sposób wskoczy. Ale ty mi tam nie uciekaj, gościu. Gdzie on idzie? Chodź tu. Tu jestem. Pajacu, chodź tu. Naprawdę? Dobra, trudno. Jeden hit został. No 250 expa, dobra, trudno. Nie jednym by wczytał gierkę pewnie teraz, ale... Dobra, trudno. Trudno się mówi i płynie się dalej. Lecimy. Tam był jeszcze kolejny. Najwyżej nie będziemy mieli tego 250 expa. No, trudno. Najgorzej by było, jakbyśmy na przykład mieli tam końcówkę gierki i by nam brakowało do kolejnego levela takie 250 na przykład expa. To by było wtedy, można się załamać, ale tak jak jest i tak jest spoko. Nie wiem, gdzie on jest. Ten drugi, bo tutaj... O, tam jest, w tym cieniu. Z nim też będziemy musieli się bawić, kurde, no. Ja wiem, że to trochę bywa takie... Teraz takie nudnawe pewnie, jak się to ogląda, ale... No w jakiś sposób muszę sobie ich tam załatwić. No i jednak widzicie, no, nie jest aż tak kolorowo jak... Dwóch, naprawdę? Nie jest aż tak kolorowo, jak, kurde, może się wydawać. Już z takimi orkami jest o wiele lżej. Może nie o wiele, ale... Jest lżej. Mieczem to nawet nie próbuję ich zabijać. Mieczem to nic nie zrobimy praktycznie. Tym bardziej jak dwóch jest to w ogóle. Oni tutaj się trochę pobugują. I on się uleczył. On się uleczył i nie wiem kiedy. Dawaj, 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 wchodź, wchodź, wchodź. No nie. Dobra. Idźcie ode mnie. Ja ich omijam. Pierdzielę to. Na razie ich nie będę zabijał. Może sobie w jakiś inny sposób tam ich zabiję. Może czarem jakimś czy coś. Na razie pierdzielę. Nie chcę się z nimi szarpać tam. A jeszcze jakby jeden był, to jeszcze spoko może. Ale dwóch... O, jest jakiś napój tutaj widzę. Zwój. Nie wiem w sumie jaki. Chcę sobie na szybko tutaj to wszystko zebrać, póki oni jeszcze nie wrócili, bo... Bo oni będą mi przeszkadzać. Ludzie się pewnie zbugowali. Wypijmy to wszystko do końca. Praktycznie.
I tutaj są ci orkowie. Z orkami to już takiego problemu nie będzie, jak z nimi oczywiście. Dobra, dawaj, 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 dawaj. No, z orkami to jest super, nie? I można sobie z nimi po prostu tak powalczyć mieczem. Nawet jakby to było, nie wiem, dwa razy więcej hitów trzeba było wyprowadzić, ale to i tak jest o wiele lepiej niż tam, bo z tamtymi to praktycznie te hity no nie wchodzą. No. O kurde, 5 trolla. 100 obrażeń. Czyli jeszcze lepszy topór. Tu są jakieś napoje, widzę. Tylko żeby odpalmy może pochodnie, bo tutaj praktycznie nic nie widać. Taki cień pada, dziwny napój. No to są raczej te czerwone i niebieskie zwykłe. O, tu jest jakiś inny chyba. A, to pewnie szybkości był. Dobra. Fajnie, bo też można było jakby otwierać... To znaczy, to było zamknięte oddzielnie z tym chyba i z tamtym. Nie, tutaj były jeszcze te kraty. No i na przykład trzeba było tam kilka razy coś tam poklikać, żeby te wszystkie się otworzyły. No na przykład moglibyśmy tylko to otworzyć i iść tam. A tutaj jakby dzięki temu, że otworzyliśmy wszystkie, zyskaliśmy właśnie ten pięść trolla. Tą dwurękę fajną, czyli spoko. Tutaj mam już wszystko przeszukane, tam widziałem dwóch demonów. Mam nadzieję, że to będą w sumie pomniejsze te demony, bo z dwoma naraz może być, kurde, ciężkawo. Tak, to są pomniejsze. Ale kryt wszedł. No raczej i tak nie wiem, czy w sumie są jakieś właśnie większe te demony, czy coś. No ale tak mi się wydaje, że są. No i po 600 expa łamy z nich. A więc tak, leczymy się dalej. O, tu jednak czerwona była maksymalna punktów, maks życia powiedzmy. Wypijmy sobie to od razu. Przyda się, czemu nie? Może do many też wypijmy 15, nieźle. Oj, kolejne 10. Fajnie, wypijemy sobie, tu już mamy pełne, no i mamy many 45 aż, czyli nawet jakbyśmy się nie uczyli na początku tej many, to i tak byśmy troszkę mieli tej many dodanej. No i może w sumie to znaczy, chodzi o to, że może specjalnie były te mikstury tutaj, że na przykład może by wyszło tak, że będziemy musieli jakiegoś czaru użyć, byśmy na przykład nie mieli tej maksymalnej ilości many, tak więc no takimi miksturkami byśmy sobie dobili i wtedy byśmy mieli możliwość użycia tego czaru już wtedy. Dobra, tu chyba raczej więcej nic nie ma. Tutaj mamy jakieś kolejne pomieszczenie. No nie wierzę, znowu on. Dobra, z jednym to może sobie raczej poradzimy, ale no. Ale no kurde, z dwoma by było ciężko. Nie no, ja muszę to inaczej jakoś zrobić. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Czar, ja muszę cię zabić czarem jakimś. Szkoda, że nie mam kręgu żadnego. Kula ognia, nie wiem. Ognista burza może? Dziewiątka? Gdzie ty jesteś? Chodź tu. O kurde, patrzcie. Fajnie. I teraz... Ej, zabiło go to! Połowę HP przecież mu... A, bo to jeszcze go tam jakby jadło trochę. No i patrzcie, taki czar moment leży. Czyli jakbyśmy byli magiem, no to momencik i byśmy nie mieli z nim problemu. Dobra, lecimy dalej. Jest jakieś kolejne, jakby kolejny most powiedzmy, tu w ogóle to groźnie wygląda, bardzo widzę. Trójeczka. I lecimy dalej. Chyba zbliżamy się jakby... Powiedzmy po prostu, jesteśmy już bardzo blisko tego wszystkiego. No, jest i kolejny ten ork. Też chyba będzie czwarty, bodajże. Nie śpieszy mu się. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Chyba nic mu tu nie zrobimy. Co? Skąd on się tu wziął? No nic, no wykorzystamy może ten czar. Tylko może o, w ten sposób chcę to zrobić. Żebym jeszcze nie hitnął, dobra. A czemu się nie pali, tak jak przedtem? No i chyba tutaj ogólnie jest to, że musimy wrócić się. Tak mi się wydaje. Bo nie przejdziemy dalej, powiedzmy. Ten org jest no nie do zabicia. Damy radę? Proszę, proszę. Jest.
Tam widzę demon się jakiś zrespił. Ale dobra, no spróbujemy jeszcze raz. Bo chyba żadnego wpisu, nie wiem, nie mieliśmy. Nie no, tego Warraga to zabiliśmy chyba. Dobra, zobaczmy sobie to. Uleczę się jeszcze w razie czego. Przecież no, żaden hit nie wchodził. Zobaczmy, zobaczmy jeszcze raz, bo coś mi się tu kurde kojarzy ta akcja. Nie może być im gadać. Cholera. Aha. Nie zadaje mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuje innej... Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić i to zaraz. Czyli dobra. O kurde, nie. Zostaw mnie. Jakiś czar użył fajny. Coś mnie tam drapło, ale nie tak za bardzo, nie do końca. No i mamy nowy wpis w dzienniku. Wygląda na to, że Grasz, Warrak, Arushal nie należy do przeklętych orkowych szamanów. Jest o wiele bardziej potężny i ma broń. I ma broń. Zdaje się go nie imać. Potrzebuje potężniejszego oręża, czyli musimy wyjść stąd? Fajnie. W sumie z jednej strony, bo... Jednak wiedziałem. Jednak kurde wiedziałem, że coś jest jakby nie tak tutaj. I... Nadchodzi ten moment, że będziemy musieli wrócić się i iść, nie wiem, bodajże chyba do Xardasa z tym wszystkim. I zobaczymy, co będzie dalej się to, co będzie dalej, jakby się tam działo. No bo wychodzi po prostu na to, że musimy mieć jakby lepszą broń. O nie no, naprawdę. Nie no, ja sobie go zabiję, jak będziemy, nie wiem, wracać tutaj. Nie chcę mi się z nimi szarpać znowu. Czar fajnie, jakbyśmy mieli ten sam czar, nie wiem, może ta kula ogniem by też... No, troszkę zabrała HP, ale no. Ale no, ale no. Właśnie. Wracamy. Tylko teraz, kurde. Nie możemy się zgubić. Oho, pełzacze się zrespiły. W sumie fajnie, bo mamy expa. Ale jednak to nas w pewnym tam stopniu zatrzyma trochę. Dobra. Okej. Okay. To jest kolejny ork, czyli tutaj jednak widzę, że się starszy opiekun świątyni jakiś. Czyli no silniejszy. 400 eksplozjonowy. Patrzcie, no i z takimi orkami fajnie się bardzo walczy. Tam jest pełzacz. Wrócimy sobie po niego oczywiście, jak nie zapomnijmy. O, tu kolejny ork. Starszy też, no. Czyli pewnie po tym wpisie w dzienniku nam się tutaj porozpiły te potwory, żeby jakby ciężej mieć wrócić. Może to też być jakiś, powiedzmy, w sumie znak, że wracamy sobie. To znaczy, respią się jakby na drodze powrotnej potwory. Czyli to jakby taki znak, że musimy wyjść stąd jeszcze raz. I dowiedzieć się czegoś na ten temat. Chyba to nawet można tak postrzegać jako właśnie znak, żebyśmy musieli stąd wyjść. Że nie możemy zabić tego orka, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Są kolejni orkowie, widzę szkieleta maga nawet, zapisujemy na trójce. Bo tutaj może być już kurde ciężej, jak oni się wszyscy na mnie rzucą. Szkielet, dawaj, szybko na raz ze mną, dobra. Dobra, jest jeden, kurde jakie mają hity straszne. Dobra, fajnie. Mamy ich pokonanych. Jeszcze ten nam został. Szkielet mag. Dobra, przywołaj może tych szkieletów, bo będę miał expa więcej. Dobra. Mamy więcej expa, no widzę kolejnego orka, kurde. Dużo ich jest. I jeszcze jeden zwykły szkielet. Dobra, mamy to. Zbieramy te miecze. W sumie no, teraz jak będziemy wychodzić, no to posprzedajemy sobie raczej to. Oczywiście zrobimy sobie to w taki sposób, żeby jak najwięcej rzeczy się pozbyć. O kurde, ile ich tu jest. No, tutaj już są starsi, czyli mocniejsi. I co za czym idzie? Co za tym idzie? 250 expo zamieniło się w 400 z nich. Tak więc spoko. Z jednej strony. Dobra, zapisujemy kolejny raz. I... Już jesteśmy w sumie chyba blisko wyjścia. Dobra, ci szkieleci to nawet na czterech możemy się rzucać bez problemu. Mało co nam biją.
Z orkami takimi czterema to już by było ciężko. Okej. No i mamy to wszystko załatwione, tam jeszcze zostało dwóch orków, widzę. No i zobaczymy, czy to będzie już wszystko jak na razie na drodze powrotnej. Zobaczę sobie czas. Dobra, okej, okay. Raczej jest okej. Okay. Z czasem. No i tak. Jest kolejny ork. Później jak wrócimy sobie tutaj, to będę chciał jeszcze sobie przeszukać ten teren. W sensie zobaczyć jakby te lokacje, te pomieszczenia. Czy się właśnie tam też nie zrespiły jacyś orkowie, czy tam właśnie pełzacze, tak jak przedtem. Bo to też jest exp dodatkowy. Mamy 246 tysięcy expa. No, zaraz będziemy mieli w sumie 31 poziom. Tak więc to też właśnie dużo expa znowu nam przychodzi tutaj przez to, że wracamy. No i przez to, że nam tutaj zrespili tych potworów. No, tysiące expa. W sumie już jesteśmy bardzo blisko wyjścia. Które raczej było chyba tutaj. No i chcę ogólnie kilka rzeczy właśnie zrobić teraz, jak sobie wyjdziemy. To nie będzie tak, że w sumie od razu wrócimy, bo... Raz, że tam do Xardasa właśnie mógł o tym powiedzieć, że... Nie możemy go jakby zabić, no chyba raczej do Xardasa. Nie, może z Urszakiem jeszcze pogadamy, no i właśnie mamy te miasto orków do przecież do wybicia. Mamy dużo tych ksiąg do przeczytania, mamy dużo kurde tego lasu jeszcze chyba tam do przeszukania. Tak więc no zostaniemy jeszcze tutaj sobie na powierzchni. Nie chce mi się szczerze kończyć tej serii. Dwójeczka Gothic niedługo będzie, ale no nie chce mi się skończyć tej serii. Chciałbym jeszcze sobie pograć. Jedynka to jest naprawdę sztosik. Sztosik część. Nie mówię, że dwójka nie jest, ale no... Jak już tutaj jesteśmy, no to... Ale no oczywiście nie ma co tak przedłużać, nie? No sobie zrobimy wszystko na spokojnie, no i na spokojnie skończymy, tak więc... Zapis robimy. Tutaj jak na razie nie będziemy się z tymi orkami bawić, bo wrócimy po prostu silniejsi, no to wtedy sobie z nimi będziemy bić się. Czyli zrobimy to w taki sposób, że najpierw się teleportujemy do magów wody. Bo chcę jeszcze pewną rzecz zobaczyć. Przecież mogliśmy zostać magiem wody. A raczej już teraz chyba będziemy mogli, no to... Zapytajmy. Witaj. Nevarius, nic. Miksir? Witaj! Miksir też nic. I mi się wydaje, że wcześniej już mogliśmy jakby zostać tym magiem wody. Tylko po prostu my troszkę, to znaczy no ja troszkę jakby tak przedłużyłem to. Zapominając jakby o tym. Dobra, Riordian. A Riordian to handluje, no to z Saturasem chyba. Witaj. Nefarius powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. No, czyli możemy. Jestem gotów do złożenia ślubów. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody, że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą, dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Ze świętą wodą. Dobra. Ej, no co to ta szata taka słaba? No i jesteśmy oficjalnie magiem wody. Dobra. Prędzej czy później zostaliśmy nim po prostu. No troszkę i tak pewnie ja przedłużyłem i ogólnie Nefarius nic takiego nie powiedział, że mogę, ale no... Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Dzięki. O, można zlecić. Jestem ranny. Możesz coś na to poradzić? Tymi słowy przywołuję uzdrawiającą siłę. Niech twe ciało i duch znów zaznają spokoju. Wszystko to takie oficjalne, ten wstęp do kręgu magów wody to też... Dobra. Czy coś mu się tutaj pojawiło nowego w tym sklepie? Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz sobie. Dobra. Dużo mikstur. Dużo mikstur, nic poza tym. Czyli robimy to tak. Mikstur szybkości... Dużo raczej nie potrzebujemy, ale w razie czego weźmy sobie, nie wiem, za dwa koła. Weźmy sobie na przykład...
80, kurde, 6 tysięcy, że mi starczyło. Dobra, zrobimy to tak, że posprzedajemy te rzeczy. Posprzedajemy te rzeczy, w sumie trofea to sprzedajemy już wszystkie, już nie będziemy przesadzać z tym zostawaniem po jednej rzeczy. To tak sobie zrobimy z mieczami i zbrojami oczywiście, ale nie. Nie z tymi trofeami, już tam bez przesady, dobra. Lecimy z tymi jak na razie trofeami. Wszystko mu posprzedajemy. Wytrychy to mu zostawimy, to znaczy sobie zostawimy. Pazury tepelca, lutnia zostawimy. Skrzydła, dużo skrzydeł też jest z tych krwiopic. Amfory zostawimy, 13, nawet nie wiem skąd mam tyle tych amfor, ale... Dobra, brzytwy nawet troszkę możemy sprzedać. Kubki jakieś są. Są pochodnie, które zostawimy. Są wnętrzności pełzacza, które też zostawimy w sumie. Są dzbany nawet jakieś. Fragment pancerza pełzacza zostawimy sobie w razie czego. Jajo pełzacza też zostawimy. Dobra, stąd na razie sobie wszystko raczej już zostawmy. Tutaj mamy dużo tych ksiąg. Żywność, właśnie. Mięso, mięso, szukam mięsa. Jest, 226. To znaczy sprzedajmy mu troszkę tego. Znaczy no większość może, bo... Do niczego nam się raczej to nie przyda, dużo ryżu też mamy. To wszystko praktycznie przez całą gierkę mi się nazbierało, bo praktycznie tego nie ruszałem, tak więc no... W większości sobie posprzedajemy, takie małe ilości jedynie zostawimy. No, gorzkie chleby jakieś też mamy, te zioła zostawimy w sumie nawet, rżówki sprzedamy. Serafis też, no i już mamy 6 koła. Piwo też możemy nawet mu tam zostawić, dobra. Pierścienie, kurde, no niby można było te pierścienie, amulety, coś tam posprzedawać, ale nie chce mi się teraz w to bawić. Dużo mamy sopli lodu, 3, 4, 5, 6? 6 sopli lodów, czyli sprzedajemy sobie tych sopli lodu trochę. Ale powiem wam tak, że tutaj już chyba nie będziemy nic takiego robić, bo wystarczająco raczej będziemy mieli mikstur. W razie czego może dobijmy sobie troszkę do tego. Dobra. 28 tam trudno. Niech ma sobie te bryłki. Jeśli jesteś ranny, mogę ci pomóc. Dzięki. Już jestem ranny, już mi pomogłeś. Jak na razie sobie te mikstury tam zostawimy, no bo mamy ich nawet w sumie dużo. 80 setek, 80, 70, 20, 50, ale raczej mam nadzieję, że starczy mi to. Tutaj jeszcze może z tymi wszystkimi sobie pogadamy, bo... Za potęgę magii! Bo może jakieś tam kwestie nam się podblokowywały, jednak chyba nie. Nefarius, nie. Jeszcze z tym sobie pogadamy, jeszcze z tym, co jest tam przy tym... Przy tym... No jak to się nazywa? Przy tym kopcu brygu. Za potęgę brygu magii! Nie krzycz tak. Już się przypuszczam, już. Dobra, jeszcze pójdziemy do Lee może. Właśnie, no nie może, tylko na pewno, bo przecież on nas nauczy dwuręki. Mamy 81 punktów do wykorzystania, zapiszmy sobie na czwórce. I gadamy z Lee. Witaj. No to tak, poziom pierwszy 30 punktów, naprawdę. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś rękę i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku. W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Potrenuj trochę. 40 punktów nauki na drugi poziom, kurde! Czyli nam 11 tylko zostanie, myślałem, że więcej. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. Musisz się nauczyć płynnie przenosić swój środek ciężkości. Trzymaj miecz pionowo. Obie dłonie mocno zaciśnij na rękojeści i przesuń go nieco w bok. Teraz uderz szybko od góry i pozwól klindze powędrować nad twoje ramię. Teraz możesz wyprowadzić szybkie cięcie na prawo. Twój przeciwnik nie będzie miał okazji podejść bliżej. Albo spróbuj wyprowadzić z lewej strony cios do przodu, aby odrzucić rywala do tyłu. Teraz obrót, żeby kolejny cios nabrał odpowiedniej mocy. Przy odrobinie szczęścia wróg nie przeżyje tego uderzenia. A jeśli i to nie wystarczy, wykorzystaj resztę siły zamachowej, by ponownie unieść miecz do góry. Po skończonym ataku wykonaj zasłonę i wypatruj luki w obronie przeciwnika. Kluczem do sukcesu jest ciągła zmiana pozycji i umiejętne wykorzystanie bezwładności broni.
Tą kwestię z kopalnią mamy już zrobioną. Dzięki, Li. Nauczyliśmy się i mamy mistrza broni dwuręcznej, tak więc możemy sobie już założyć chyba. Mamy ile siły? 80, czyli fajnie, bo starczy nam na 5 trola, no i mamy dwurękę założoną. Chciałem jeszcze z tym gościem pogadać. Czy on tutaj nie ma nic do powiedzenia? Nie. Mogę mu jedynie tam w sumie bagienne ziarno sprzedać, ale dobra. Jeszcze chciałem się wybrać do tego maga wody, który tam sobie chodzi. No i. Zobaczmy, jak to macha się tym dwuręcznym mieczem. No takie combo jest w sumie fajne, dobra. Mam nadzieję, że z tymi nowicjuszami, to znaczy z tymi fanatycznymi strażnikami, nie będziemy już mieli takiego problemu z mieczem, powiedzmy. Mamy ten topór, 100 obrażeń, mieliśmy w sumie założony chyba 68 mieczy barbarzyńcy, już nie chcę mi się go szukać, bo tyle tego jest tam. No i jakaś różnica przyszła i w sumie możemy nawet w siłę troszkę jeszcze pójść, bo nic więcej nam raczej nie zostało. Ale pogadajmy sobie jeszcze z tym magiem wody. Z Kronosem. Za potęgę magii. Tak. Mądrze postąpiłeś, przystępując do magów wody. Bądź pozdrowiony, bracie. No ale chcę po prostu pogadać. Za potęgę magii. Potrzebuję większej mocy magicznej, czyli many możemy się uczyć. Posłuchuj dalej. Handel. Chcę handlu. Bryłki rudy są. Są jakieś księgi, których nie będę chciał wziąć raczej. To jest raczej takich... Może weźmy sobie troszkę czarów. W razie czego, powiedzmy, w razie czego. Śmierć żywiącą, na przykład 10, nie wiem, tą kulę ognia weźmy może, jakieś ogniste pociski. Lodowa fala, no w razie czego weźmy sobie tych rzeczy troszkę, bo jak tu nie będziemy już wracać, no to... Musimy być jakby ubezpieczeni. Dobra. Dobra. Raczej tych pierścieniczek troszkę może w sumie pozbądźmy, bo... Zostaną nam, to po co? Tego też. To też raczej, to dostaliśmy w sumie, ale... To też na przykład na ogień 3, no to też niepotrzebne pociski, no to takie... Gorsze w sumie posprzedawajmy. Dobra, jak na razie chyba to tyle. Bonus witalności, w razie czego sobie zostawmy. Ogólnie widzę, że nie noszę żadnego naszyjnika, bo tego zdjąłem i chyba żadnego nie zakładałem z powrotem, dobra. A nie, możemy wyżej po prostu, tylko nie pokazuje mi, bo na te niebieskie, co mamy założone, nie możemy najechać. Dobra, okej, okay, już rozumiem. No i te sople lodu mamy przecież tutaj, nie? No to też możemy mu to sprzedać. No i kule ognia też mamy nawet. 4, możemy 3 mu sprzedać. Tutaj już mamy to raczej pojedyncze wszystko. No i mamy tych broni przecież trochę. Broń. To sobie zostawmy. Kruszkarok sobie posprzedawajmy, bo troszkę ich też zabraliśmy. Troszkę dużo raczej. Dobra, jeden sobie zostawmy. Tych mieczy też w sumie nawet nadzorcy jest trochę. Bo tamci mieli ci fanatyczni strażnicy. Czy tam najemnicy oni się nazywali? Krusz Bogdar, Brogdar. Jeszcze Krusz Urok jest. W sumie i tak nam się to jeszcze znowu nazbiera, jak będziemy na przykład te miasto orków czyścić. Nie wiem, czy nie będę wracał w sumie jednak. Posprzedawać w razie czego. Tych rzeczy, ale no jak na razie sobie sprzedajmy to, co teraz mamy do sprzedania, bo w sumie później tak to będziemy mieli po prostu mniej tego sprzedawania. O kurde, 8 koła, przesadziłem. Przesadziłem trochę. Weźmy w sumie bryłki rudy wszystkie. I... Może coś będziemy musieli chyba odłożyć, bo... Tutaj nic takiego jakby ciekawego nie ma w sumie. Fajne ma te amulety niektóre chyba. Magicznego pancerza, zastanawiam się nad tym, bo jest dobry. Dobra, bierzemy go. Pierścień. To siły 4, no nie, no raczej nie. Bonus mana, bonus PZ też raczej nie. Raczej to będzie wszystko, czyli odłóżmy jakieś sobie miecze może. Jakieś takie coś, co jest droższe. O, na przykład miecz nadzorcy jest dość drogi. I naprawdę tyle im udałem?
No nie, w sumie chyba dużo ich nie było. Dobra, to sople lodu. Coś takiego pojedynczego mu podkładamy. Dobra, no i 20 bryłek rudy mu dołóżmy. Albo coś tam mu po prostu, dobra, to mu dołóżmy. 5 w plecy jesteśmy, dobra, trudno. I to trwa już, no z pół godziny będzie, o kurde, więcej nawet niż z pół godziny. Czyli tak, to mamy jak na razie wszystko zrobione. W obozie tutaj, u magów wody i tak dalej, mamy wszystko nauczone, mamy wszystko jakby tutaj zrobione, punkty nauki, 11. Chciałbym nauczyć się siły, tutaj chyba nikt mnie nie uczy siły. Musiałbym się wybrać do Diego bodajże. Chyba, że Gorn mnie uczy, ale nie wiem, czy Gorn jest tutaj. Nie ma tu Gorna, nie wiem w sumie, gdzie on jest. Chyba tam przy wolnej kopalni. Dobra, będziemy szli teraz do Xardasa. Pogadamy sobie jeszcze raczej z nim, no i chyba to będzie wszystko jak na razie na ten odcinek. Zapiszę sobie na trójce. Dużo zrobiliśmy. Jak na razie to będziemy sobie kończyć, tylko jeszcze sobie z nim w sumie chyba pogadam. Wyjdę sobie na górę, pogadam z nim, no i jak na razie będziemy sobie to kończyć. Jeszcze będę chciał się tej siły nauczyć. Ale przed tym w sumie jak nauczymy się siły, pójdziemy sobie trochę poeksplorować jednak trochę tego lasu, bo ciągle o tym pamiętam. Bo ekspa tam trochę jest, a może nawet zależeć mi trochę na tej siły. Xardas mierz założył to, co mu sprzedałem. O, jest jakaś tam kwestia. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Co to wszystko? No i co? Już? No to z kim ja mam pogadać na ten temat? A, z Urszakiem chyba. No tak. Dobra, w sumie ja takie cięcie zrobię. Będziemy widzieć się u Urszaka, żeby tu tego nie nagrywać tej drogi, bo to znowu wyjdzie kawał. Tak więc w sumie jak na razie sobie to zostawimy i cięcia sobie zrobię. Widzimy się u Urszaka i zobaczymy, czy coś nam ma do powiedzenia. Dobra, jesteśmy u Urszaka, no ale Urszak też nam ma, nie ma nic do powiedzenia. Nie wiem, co mam zrobić w sumie. Dobra, może sobie tak przemyślę to. Jak nie wpadnę na nic, no to nie wiem, poczytam po prostu w necie, no i zobaczymy wtedy. Tak więc no jak na razie sobie to skończymy. No dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, siema.